witajcie w kolejnym odcinku z serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytania i są ciekawi odpowiedzi. Dzisiaj pytanie dotyczy zasady, o której mówiłem w serii zasady kierowcy autobusu miejskiego i tam mówiłem o sprzedaży biletów i tutaj Tomek zapytał o to, co to są te bilety kontrolne, bo tam mówiłem o biletach kontrolnych, do czego służą, czy to są takie bilety do kasowników. Oczywiście takie też mamy, ale to nie są te bilety. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. No i drugie pytanie, na jakiej zasadzie są kupowane te bilety, czy za własną gotówkę, czy jak to wygląda. I trzecie pytanie, czy ze sprzedaży biletów jest jakaś prowizja. I na te wszystkie kwestie sobie odpowiemy, poruszymy. Być może będzie to długi film. Zaczniemy od tego, co to są te bilety kontrolne, bo w filmie o zasadach mówiłem o biletach kontrolnych. Ta nazwa wzięła się z nazewnictwa kierowcy. To nie jest nazwa jakaś taka, która obowiązuje na co dzień. To jest bardziej slang kierowców. I bierze się ona z tego, że my jako kierowcy mamy zarządzenia, które musimy przestrzegać w komunikacji miejskiej. No i te zarządzenia między innymi regulują kwestie biletów. I tam jest napisana taka kwestia, że kierowca musi mieć 20 biletów zwykłych i 5 biletów całodobowych. No, u kierowcy są dostępne dwa rodzaje, więc jest określona liczba, jaką kierowca musi mieć liczbę biletów. Ok, spoko, super. No i teraz tą liczbę 25 musi mieć przez cały czas. Czyli załóżmy, że mamy kurs o godzinie 6 zaczynamy, to musimy mieć już o godzinie 6 tą liczbę biletów. Kończymy o godzinie 13.30, to o godzinie 13.29 musimy mieć tą liczbę. Tak generalnie jest to określone w zarządzeniu, że zawsze kierowca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości biletów. No i teraz, kto może sprawdzać te bilety jak nie nadzór ruchu? No nikt inny, no pasażer nie może osobiście przyjść i powiedzieć: no panie, tutaj nie masz pan odliczonych, ja pana zgłoszę. No nie, tak nie może być, tylko w sytuacji, gdy przyjedzie inspektor nadzoru ruchu, który ma prawo nas jako kierowców sprawdzać, czy wszystko gra i czy wszystko jest robione zgodnie z zasadami, ma prawo właśnie zażądać okazania biletów i sprawdzić, czy tam jest ta określona liczba. I stąd wzięła się nazwa bilety kontrolne, bo większość kierowców i też ja robi tak, że te 25 ma zawsze, czyli nie wydaje z tego bloczku do sprzedaży do pasażerów. Tego w ogóle nie rusza i to jest taka pula kontrolna. I dlatego to się nazywa bilety kontrolne. To lepiej mieć je na stałe, niż potem gdzieś mieć łącznie wszystkie bilety złączone, no i potem będziemy z tego 25 sprzedawać i nagle się okaże, że nam zabraknie. Dlatego kierowcy sobie robią tak, że mają tą liczbę odliczoną już na zaś i z tego nic nie ruszają. I dlatego właśnie to tak się nazywa. Myślę, że dosyć wyjaśniłem tę kwestię. Druga kwestia. Czy płacimy za bilety za własne pieniądze? Oczywiście, że tak. Ale na czym to polega? Przyjmując się do pracy, planując pracę w komunikacji miejskiej, dostajemy wyposażenie biletowe. Wyposażenie biletowe nazywa się pakietem startowym. No i teraz ten pakiet startowy składa się z, chyba w tym roku to było 50 biletów zwykłych i 20 całodobowych. Jakoś tam ten pakiet był ułożony. Mniejsza to w to. Chodzi o samą regułę, że jest to pakiet startowy, który jest do sprzedaży biletów. I teraz kierowca ma wybór. Albo może spłacić ten pakiet startowy dla siebie i ma jakby wolną rękę, czyli ze sprzedaży biletów ma pieniążki dla siebie i może za to na nowo kupować, lub może za ten pakiet, który dostał, sprzedawać sobie, sprzedawać, o, widzi, dobra, się kończą i kupuje za to nowe bilety. Tylko teraz jest kwestia taka, że jeśli mamy 50 zwykłych, 20 całodobowych, no to
W przypadku, gdy już nam się widzę, że nam się kończą bilety, no to zostaje nam 5 biletów zwykłych, no to zamawiam nowe i wtedy po sprzedaniu do końca tych 5 biletów mam sobie pulę kwoty, którą i za to kupuję nową pulę. Także tak to wygląda. No ale w filmie też poruszałem, że kupujemy za swoje z tego względu, żeby mieć za jakiś zapas biletów, bo nie wiemy na jakiej linii ile zejdzie nam biletów. Załóżmy, że na linii Z zejdzie 60 biletów, a nie 50. No i co wtedy? No i co wtedy trzeba mieć na zapas, a pakiet startowy nie uwzględnia 60 biletów, tylko 50. Dlatego ja jako kierowca robię sobie zapasy, a zapasy robię sobie za własne pieniądze. I wtedy jeśli sprzedam te bilety, no to mam pieniążki dla siebie i za to kupuję nowe bilety. W przypadku, gdy będę chciał zrezygnować z pracy i rozliczyć się z kasą, no to wtedy oddaję pieniążki za pobrane bilety, no i resztę biletów, za które też otrzymam pieniążki i jakby mam tą samą pulę. Także to tak mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że to w miarę zrozumiale wytłumaczyłem, bo to nie jest skomplikowana rzecz. No, zakładam, że wydajemy tam na bilety 500 zł, kupujemy za to ileś tam biletów, kończą nam się bilety, kupujemy nowe i tak w kółko, i tak w kółko. No i te pieniążki nie znikają, no chyba że się tam mylimy często, no to jest nasza strata. No potem przy rozliczeniu biletów, tyle co sprzedamy, to mamy dla siebie, a resztę oddajemy do kasy, dostajemy zwrot pieniędzy i też mamy kwotę dla siebie, tylko że ta kwota jest jakby tak jak w banku, zobligowana do obracania się i tyle. To jest takie, służy jako narzędzie. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Nie oceniam tego. Dla mnie jako kierowcy jest to spoko pomysł, bo no, jakbym miał pobierać bilety i rozliczać się z kasą, to bym musiał to robić w jakimś okresie, czyli na przykład co miesiąc. No a załóżmy, że na jakiejś linii tam sprzedam 2 bilety na rok. No to jak to się z tego rozliczyć? Ja pobiorę na, załóżmy, tam 60 biletów. Jak się z tego rozliczyć, w jakim okresie i jak to by wyglądało. No i też jest takie ryzyko, że niektórzy by się z kasą w ogóle nie rozliczali, bo by zapominali. Przypomnijcie sobie skarbnika w szkole, jak zbierał pieniążki, to zawsze czegoś brakowało. Zawsze znalazł się ktoś, kto nie chciał dać albo zapomniał. Także w tej sytuacji uważam, żeby było tak samo, a tak jak dajemy ze swoich, to jednak bardziej tego pilnujemy i jest to według mnie poprawny mechanizm. Także czy to dobrze, czy źle, nie oceniam tego. Dla mnie osobiście jest to komfortowe. Kolejna rzecz, czy od sprzedanych biletów jest prowizja? Oczywiście, że tak. Od sprzedanych biletów jest prowizja. Ona wynosi 8% od każdego biletu. No i załóżmy, że w miesiącu sprzedamy, no niech tam dam liczbę 300 albo 400 biletów razy 5 zł, to mamy 2000 zł, załóżmy. No i z tego musimy sobie odliczyć 8%. Ja zawsze to tak liczę, że liczę 10%, to tak mniej więcej wychodzi. Czyli wychodzi koło tam 180 zł, 190, nie? Tak mniej więcej. I nie mam kalkulatora, jakby ktoś chciał być dokładny, to niech sobie dokładnie przeliczy, ile to wychodzi. No ale zawsze to jakaś kwota jest, nie? Jakaś to kwota zawsze jest, więc to zawsze jakiś bonus do wypłaty. Także myślę, że bardzo szeroko omówiłem te kwestie i mam nadzieję, że Tomku jesteś zadowolony z mojej odpowiedzi. Takie zasady tutaj panują i wydaje mi się, że w każdej komunikacji miejskiej, w każdym mieście mogą być inne i się różnić, i to też jest ok, żeby też nie patrzeć w ten sposób, bo uwys trzeba z własnych wykładać, no to jest źle. No, dla ciebie może być źle, dla innych może być dobrze. No, zależy jakie masz podejście do pracy. Także wydaje mi się, że to od tego dużo zależy. O podejściu do pracy będziemy mówili później, także na razie dzisiaj było o biletach. Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie, śmiało zadaj je w komentarzu lub w wiadomości prywatnej, no i wtedy postaram się odpowiedzieć. Mówiłem, że w listopadzie nie będę odpowiadał, a jednak tych pytań jest bardzo dużo, więc no, zmieniłem zdanie i
Stwierdziłem, że będę na pytania wasze odpowiadał przez cały rok, bo wiedza na temat komunikacji miejskiej, na temat tego zawodu się przydaje. Także dzięki i do zobaczenia później.